Chciałem zapytać o odkrywanie duszy. Yes, I want to ask about finding a soul. I w tych medytacjach. About what? About how to find the soul in meditations. To są medytacje, które właśnie mówią, że dusza jest ponad umysłem. There are some meditations. They say that the soul is higher than the mind. I polega to na tym, że wchodzi się w stan pozamyślowy. Then you go in a mindless state. Thoughtless state. Thoughtless state. Okay. But ale w bhakti jodze my. But in bhakti yoga. Myślimy o Krishnie, o jego cechach rozrywka. You are thinking only about Krishna, about his. To jest inne podejście, inne podejście. About his qualities. This is another approach. I tamci ludzie mówią, że to jest. Other people say that to jest umysł, co my robimy. Myślimy, all we do is just a thinking. It's not a soul. To nie jest na poziomie duszy. It's not on a soul level. We are just imagining. Bhakti yoga jest, już sądzę, że jest powyżej tych nauk, że jest jeszcze wyższego poziomu, na pewno jest na poziomie duszy. But I think that Bhakti yoga is still higher than the level of the soul. Proszę to przybliżyć tą sunya jnana bhakti. Can you explain for me this concept of bhakti sunya yoga? Jnana sunya yoga. I agree with you. Okay, zgadzam się z tym. It is higher. Bhakti jest wyżej. But it's not really explainable. Ale w zasadzie tego nie można wyjaśnić. It's in the world of faith. Dlatego, że to znajduje się na obszarze wiary, w świecie wiary. Transcendence. Transcendencja. Lives in the world of faith. Żyje w świecie wiary. It doesn't live in the world of rational proof. Nie żyje w świecie racjonalnego dowodu. But in the spiritual feeling. Ale w duchowym odczuciu. And the spiritual activity. I w duchowych czynnościach. A whole life emanates. Nasze całe życie zostaje oświetlone. A whole life of experience. Całe życie doświadczenia. So what does it mean? Więc co to oznacza? It means that that. To oznacza, że to. What you're experiencing. Czego doświadczasz. Is actually a true evidence. Jest twoim prawdziwym dowodem. But it is not to be presented. Ale tego nie można zaprezentować. To the public view. Dla ogółu. As rational proof. Jako racjonalny dowód. It's only rational to you. To jest racjonalny dowód tylko dla samego ciebie. Like if I dream of Krishna. Tak jak na przykład ja mogę śnić o Krishna. Wake up. Trembling in joy. Obudzę się, jak się obudziłem, to trząsłem się z radości. How can I tell that to somebody else? Jak mogę o tym opowiedzieć komuś innemu? To me it's the most real thing. Dla mnie jest to jak najbardziej rzeczywiste doświadczenie, najprawdziwsza rzecz. To others it may not be. Dla innych nie potrzebuje to być. And there's no dream meter. Nie ma żadnego miernika tych snów. Who transmits what happens in our dreams, so other people can look it from outside. Przekazuje. Nie ma takiego zapisu, który inni mogą po prostu ludzie zewnątrz zobaczyć i ocenić, po prostu, co tam się wewnątrz działo i jakie są miasta prawdziwe. You see faith. Więc widzisz wiara. Shraddha. Albo Shraddha. Is something precious. Jest czymś niezwykle drogocennym. Life. Całe nasze życie is under the supreme guidance of faith. Znajduje się pod najwyższym przewodnictwem wiary. And all of a sudden I believe. Nagle po prostu wierzę. I believe in Krishna. Ja wierzę po prostu w Krishna. Hari Bol. Please, Krishna. Krishna, proszę. Don't take this faith away from me. Nie zabieraj mi tej wiary. Somebody else is sitting next to me. Ktoś może siedzieć obok mnie. So what happened to you? Może pomyśleć, co się stało? I don't know. Ja nie, potem nie wiem. I believe what he says. Ja wierzę w to, co powiedział. How can you believe it?
Prabhupada czyli jak możesz w to wierzyć? You don't believe it? A co ty nie wierzysz? No, I don't believe it. Nie, ja w to nie wierzę. Then what do you believe? A w co ty wierzysz? I believe something else. Ja wierzę w coś innego. So what's the difference? No co jaka różnica? I believe this and you believe that. Ja wierzę w tamto, ty wierzysz w to. I chant Hare Krishna and you go to cinema. No. Ja intonuję Hare Krishna, tylko idę do kina. We live on that. Okay, żyjemy w ten sposób. That's our life. To jest nasze życie. Faith is the gift. Ja jest darem. And faith is also our chance to retain our individual free will. I wiara jest również czymś, co umożliwia nam odzyskanie naszej indywidualnej, wolnej woli. Nobody has ever been obliged to have faith. Nikt w żaden sposób nie może być zmuszony, ażeby posiadać wiarę. So some people say, keep your mind thoughtless. Więc pewni ludzie mogą wtedy powiedzieć, okej, zachowaj swój umysł pozbawionym myśli. Don't allow your mind to dwell upon any object. Nie pozwól swojemu umysłowi, ażeby zatrzymał się na jakimkolwiek obiekcie. And in this way, i w ten sposób, you can understand your spiritual identity. Możesz zrozumieć swoją duchową tożsamość. As being beyond, jako znajdujący się poza material duality. Materialną dualnością. And what do we say? A co my mówimy? Very good. Bardzo dobrze. Congratulations. Gratulacje. You're really trying to meditate. Naprawdę usiłujesz medytować. You're not thinking about your money. Nie myślisz o pieniądzach. You're not thinking about your fame. O swojej sławie. You're not thinking about silly material things. Nie myślisz o głupich materialnych rzeczach. And you're trying to merge into the oneness of. I naprawdę usiłujesz się pogrążyć w jedność. This is wonderful. Wspaniale. You must be a very transcendental person. Musisz być bardzo transcendentalną osobą. Without irony. Powiadam to bez ironii. But ale if you meditate about Krishna. Jeśli będziesz medytował o Krishna. He is nirguna. On jest określany jako nirguna. He is not material. On nie jest materialny. The famous Atmarama verse. Słynny wers Atmarama. Studies this subject from 64 angles. Studiuje tę kwestię z 64 punktów odniesienia. Atmanama chamuna yoni grandia piurukrami kurvanti haitukim bhaktim itam bhutagunuhari. It says that those who are already Atmaramas. On powiada, że ci, którzy już są w stanie Atmarama, którzy są Atmaramami. They find the self. Oni odnaleźli duszę. Completely fulfilled. Odnajdują się sami będącymi całkowicie spełnionymi. They find the Rama in the Atma. Oni odnajdują Rama, czyli przyjemność w Atmie, w duszy. A divine joy. Boska radość. But they, ale oni, when they hear about Lord Krishna, kiedy słyszą o Panu Krishna, their spiritual desire for service awakens. Ich duchowe pragnienie, aby wykonywać służbę duchową, budzi się. Why? Dlaczego? Because the Lord is transcendental. Ponieważ Pan jest transcendentalny. And chanting his name and serving him is also transcendental. Intonowanie jego i chwalenie jego imion oraz wykonywanie służby dla niego jest transcendentalne. Therefore, for those who have faith in this. Dlatego dla tych, którzy mają w to wiarę. This is wonderful. To jest wspaniałe. Now one may say, this is higher. Or that is higher. Ktoś może powiedzieć, to jest wyższe, albo tamto jest wyższe. Who of the two shall we listen to? Kogo z tych dwóch mamy słuchać? You have an answer? Masz na to odpowiedź? We should listen to the Shastras. Powinniśmy słuchać tego, co mówią Shastry. Krishna himself answers this question. Krishna sam odpowiada na tę kwestię. Yoginam abhisarvishan matkatennantaratmana. Of all the yogis, the one who is the dearest to me and the most intimate connected to me is the one who is always thinking of
Ze wszystkich joginów ten jest najlepszy dla mnie, który zawsze myśli o mnie i zawsze intonuje, wyśpiewuje moje chwały. That's enough authority for me. To dla mnie jest wystarczającym autorytetem. It's Krishna himself. Krishna to powiada sam. And those who don't want to serve Krishna. Ale ci, którzy by nie chcą służyć Krishna. They just want to sit there and close their eyes. Oni pragną siedzieć tam i przymykać swoje oczy. And let me try to meditate. Okej, spróbuję teraz pomedytować. Stretch the hand in the air. Ale będą po prostu jak ruszyć rękami w powietrzu. If they think that is the better thing to do. Jeśli myślą, że to jest lepsza rzecz, żeby się jej oddawać. I prefer the Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Ja preferuję raz, żeby tak Kirtan ras. Raz smak kirtan. Kirtan ekstasy. Ekstaza płynąca z kirtan. And lots of seva. Bardzo dużo służb. Because we have come to Krishna consciousness. Przyszliśmy do świadomości Krishna. Because some devotees. Bo pewni czciciele. Made so much seva. Dokonywali tak dużo służby. And we have to do the same seva. I musimy wykonywać tą samą służbę. To bring other people to Krishna. A żeby przyprowadzić innych ludzi do Krishna. To show our appreciation. A żeby okazać naszą wdzięczność i uznanie. To the world of faith. Dla świata wiary. Dla świata Krishna. And you know something else? Wiesz coś? Don't think that this is enough. Nie myśl, że to jest wystarczające. Just you go and propagate Krishna. Że tylko pójdziesz, żebyś propagował trochę Krishna. No, this is only the beginning. Nie, to jest tylko początek. At the end. W końcu? You have to take care of them as well. Musisz się tymi ludźmi również zająć. The man is not generous. Człowiek nie jest wspaniałomyślny. For having sex. Żeby mieć seks. And producing a child. I produkowanie jakiegoś dziecka. He's generous. On jest wtedy wspaniałomyślny. Because he works for 20 years so that the child can grow up. On jest pracuje to 20 lat, a żeby wychować to dziecko i żeby je wykształcić. Then we say yes, he's very generous. Wtedy mówimy tak, on naprawdę jest wspaniałomyślny. He has been a good father. Był dobrym ojcem. Right? Tak. So when we preach, więc kiedy nauczamy, good, dobrze. But when we dedicate ourselves to helping others, kiedy dedykujemy, poświęcamy samych siebie, ażeby pomagać komuś. I give you a practical example. Dam ci praktyczny przykład. Many times I see the married people. Wiele razy widzę ludzi poślubionych sobie. They don't help the temples anymore. Oni nie utrzymują żadnych świątyń. They let the people in the temple take care of everything. Oni po prostu zwalają na ludzi, którzy mieszkają w świątyni, żeby zajmowali się wszystkim. They don't go to the temple. Oni nie przychodzą do świątyni. And don't give classes to the new devotees. Ani nie wydają lekcji dla nowych czcicieli. They just don't participate. No po prostu nie biorą dużo udziału w tym. Or very little bit. Albo bardzo małym stopniu. It's not good. To nie jest dobrze. That's not fair. To nie jest uczciwe. Especially the elder devotees. Szczególnie ci, którzy są starszymi czcicielami. They should be part of the preaching. Oni powinni być częścią tego procesu nauczania. Hopefully every day. Najchętniej każdego dnia. But at least. Ale przynajmniej, jeśli nie każdego dnia, to przynajmniej. Once or twice a week. Raz czy dwa w tygodniu. Otherwise their devotion will be in trouble. Inaczej ich oddanie po prostu będzie w dużych kłopotach. Because if you don't help, then you will lose the taste. Ponieważ jeśli nie pomagasz innym, po prostu straci smak. And if you lose the taste, jeśli straci smak, then you lose everything. To wtedy stracisz wszystko. Love without taste. Miłość bez smaku. I am just saying what I learned from Prabhupada. Ja tylko powiedziałem to, co się nauczyłem od Prabhupada.
And I'm be gone. I'm gone tomorrow. A ja to pojadę sobie. So, więc you can think about it. Powiedzcie sobie sami o tym myśleć. What you want to do? To naprawdę chcecie z tym zrobić. But this is what I said. Ale to jest to, co miałem do powiedzenia. This is the real secret. Jest prawdziwa tajemnica. Of love. Miłości. Sharing with others. Dzielenie się tym, co przeczytamy z innymi. What we have gotten from our guru. To, co otrzymaliśmy od naszego guru. Small is beautiful. Małe jest piękne. But nothing is not beautiful. Ale nicość nie jest piękna.